Cześć. Oczywiście, no. Chodzi, żebyście cztery. My bierzemy jeden, dobrze? Jeden wystarczy. No, a to będzie reszta. W wyjątkowym miejscu, które budzi ogromne emocje te sportowe, ale także te towarzyskie. Witamy wielką rodzinę Korony Kielce. Korona Kielce to tak naprawdę wszystko, ale to przede wszystkim ludzie, w dużej większości ludzie zebrani dzisiaj w tej sali. Witam bardzo serdecznie w imieniu zarządu wszystkich gości. Bardzo się cieszymy, że jesteście Państwo dzisiaj z nami na naszym tradycyjnym okładkowym spotkaniu. Cieszymy się, że są z nami przedstawiciele władz samorządowych, naszych lokalnych. Witam pana Bogdana Wendę, prezydenta miasta Kielce. Witam wszystkich sponsorów. Cieszę się, że mogę Państwu przedstawić, dziękując jednocześnie za obecność przedstawicieli naszego większościowego scenariusza, pan Mark Hunsdorfer. Bardzo serdecznie witam też Dirka Hunsdorfera, który jest członkiem Rady Nadzorczej. Życzę, aby ten zbliżający się świąteczny czas był dla Państwa czasem radosnym, spędzonym z rodziną, z przyjaciółmi, abyście Państwo zostali obdarzeni pozytywną energią, a my ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby Państwu dostarczać tych pozytywnych, sportowych emocji. Wszyscy wiedzą, że sport był, jest i będzie dla mnie zawsze bardzo istotny. A dzisiaj to jest chyba ten moment, kiedy trzeba zwrócić uwagę, bo jestem nawet zaskoczony tym, że cholera byście jeszcze grali do 22, tak? Więc kilka meczów Wam zostało, więc wszystkim, żebyście wszystkim Wy pozostali w dobrej formie, zdrowi, i no i te trzy punkty, które po każdym meczu zostały, tym wszystkim pozostałym, sponsorom, tym, którzy zbierają, pracują dla klubu, właśnie tego zaparcia i tej pracy. Bo wiecie dobrze, że dzisiaj sport to nie jest tylko emocje, to nie jest to, co panowie tutaj trenujący jako zawodowcy, ale też i dzieci, co tam się dzieje na boisku czy na innych, bo sport dzisiaj jest także przemysłem. Więc także w tym klubie na to pracujecie i wielu ludzi to wykonuje, tą pracę, która może nie jest jej widoczna, przy wsparciu sponsorów, przy prezesów, czy także już naszych partnerów zachodnich, jak zielkowy Kijew, ich oferta spijał, bitwie Hamlich i Zegwity Zeit, zonc prowajnach niż on będzie osiął. Jako w tej chwili prezydent miasta, jak najbardziej jestem otwarty na współpracę, mamy swoje pomysły, ale proszę też nie zapominać, że Kielce to europejskie miasto sportu i są też inne dyscypliny, nie wolno też o tych najmniejszych czy innych zapomnieć. Na pewno futbol ma ogromną przewagę. Futbol jest dzisiaj, a miałem przyjemność grać w Barcelonie i wiem, co to znaczy. Wiem, co to znaczy, że to jest dzisiaj prawie że religia. Jeżeli jest szansa budować wspólnie potencjał, to róbmy to. Życząc nam wspólnych sukcesów, bo jeżeli wygrywacie, to wygrywamy wszyscy razem. Spokojnego czasu przy tym opłatku i już z góry wesołe święta. Dziękuję bardzo. Entschuldige mich bei allen, dass ich heute im Deutsch spreche. Przepraszam wszystkich, że będę mówił polskim. Bin der polnischen Sprache leider nicht mächtig. Na razie nie mówię po polsku. Es ist eine Ehre für mich, hier zu sprechen. Jestem zaszczycony, że mogę do Państwa mówić tutaj dzisiaj w tym miejscu. Für alle die, die mich nicht kennen, mein Name ist Dirk Hunsdorfer. Ich bin neuer Aufsichtsratsvorsitzender von Korona Kielce. Wszystkim, którzy mnie jeszcze nie znają, chciałbym się przedstawić. Nazywam się Dirk Hunsdorfer i jestem nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej Korony Kielce. Und mit meinem Bruder Mark und meinem Vater gemeinsam Aktionär des Vereins. Razem z moim bratem Markiem i moim tatą Andrasem jesteśmy akcjonariuszami Korony. Ich freue mich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit unserem Partner, der Stadt Kielce. Cieszę się już teraz na dobrą i konstruktywną współpracę z partnerem, czyli z miastem Kielce, reprezentowanym przez pana prezydenta Bogdana Wendę. Und dass wir die gemeinsamen Aufgaben auch gemeinsam angehen und für Probleme dann auch die entsprechenden Lösungen finden. Jestem przekonany, że wspólne wyzwania będziemy pokonywali wspólnie i znajdowali również
wspólne rozwiązanie. Der sportliche Erfolg ist erstmal das Allerwichtigste für einen Fußballklub. Oczywiście dla klubu piłkarskiego sukces sportowy i wynik sportowy jest rzeczą absolutnie kluczową. Und Mannschaft und Trainerteam haben uns gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir sind Tabellenfünfter momentan. Zarówno drużyna, jak i sztab trenerski pokazali, czy pokazują, że jesteśmy na dobrej drodze, jeśli chodzi o wynik sportowy. Zajmujemy w tej chwili piąte miejsce w tabeli. Aber der Fußball ist ein hartes Geschäft und entwickelt sich ständig weiter. Ale piłka nożna, tak jak to już było powiedziane zresztą, jest tak naprawdę biznesem i to takim wymagającym biznesem, który cały czas ewoluuje i się rozwija. Das heißt auch für einen Verein wie Corona Kielce sich ständig weiterzuentwickeln und nicht stehen zu bleiben. I to również oznacza dla takiego klubu i dla takiej spółki jak Corona ciągły rozwój, a nie zatrzymanie się i nie stanie w miejscu. Dafür ist es sehr wichtig, dass alle weiter an diesem Erfolg arbeiten. Für den Erfolg sind nicht nur Mannschaft und Trainerteam zuständig. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy wszyscy na ten sukces wspólnie pracowali. To nie tylko praca zawodników, to nie tylko praca sztabu trenerskiego, ale wszystkich współpracowników, sympatyków i sponsorów. Sondern sie alle, die auch nicht zu den Spielern und auch nicht zum Trainerteam gehören, sind ein wichtiger Bestandteil des Vereins. A więc my wszyscy, również ci, którzy na co dzień nie grają na boisku, nie trenują, jesteśmy częścią tego wspólnego przedsięwzięcia i powinniśmy wspólnie pracować na sukces. Von daher gilt von unserer Seite auch der besondere Dank wirklich an alle Mitarbeiter für das, was im Jahr 2018 geleistet wurde. Dlatego też bardzo serdecznie chciałbym z perspektywy współwłaściciela Korony podziękować wszystkim za to, co udało się osiągnąć wspólnie w roku 2018. Ich freue mich heute Abend zu Gast bei dieser Veranstaltung zu sein. Möchte mich jetzt schon bei all denen, die das organisiert haben, bedanken. Bardzo cieszę się, że mogę również uczestniczyć w tym wspaniałym wieczorze. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali to nasze schöne Feier. Ich freue mich, mit dem einen oder anderen vielleicht heute auch ins Gespräch zu kommen und ihn näher kennenlernen zu dürfen. Życzę udanego spotkania i mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj uda mi się przynajmniej z niektórymi z Państwa ciekawie porozmawiać. Und wünsche Ihnen und Ihren Familien jetzt auch schon vorab ein gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest. I już dzisiaj życzę Państwu i Państwa rodzinom szczęśliwych, wesołych, błogosławionych świąt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Dziękuję za uwagę. Korona Kielce, zresztą jak na tym krótkim filmie było to pokazane, to jest historia Kielce. 45 lat. Mało, dużo, każdy oceni. Ale to jest ileś pokoleń zawodników, trenerów, działaczy, ludzi. I zawsze Korona była czymś, co miała swój rodowód w SHL, w Iskrze, w Błękitnych. Nie możemy o tym zapominać. I dzisiaj przez to jesteś kontynuatorem tego. Dla mnie, pamiętam rok temu Andrzej Sygut powiedział tutaj, czy projekt przejęcia Korony przez inwestora się udał. Powiedział, że się udał. Dzisiaj, panie Andrzeju, panie prezydencie, myślę, że możemy być z większą jeszcze satysfakcją, pewnie się udał na pewno. Dla mnie, powiem wam szczerze, ogromna satysfakcja nie jest tylko to piąte miejsce dzisiaj. A myślę, że chłopaki powalczą będzie wyższe. Ale to, że jesteśmy na pierwszym miejscu w centralnej linii starszych, że wygrywamy rocznik U15, że liderujemy w U17 i że mamy kilkanaście drużyn, które tworzą zaplecze tej Korony. Tej 45-letniej tradycjami Korony. Korona to jest coś, co się wpisało w historię miasta, coś, co tworzy jej dzień dzisiejszy i przyszłość. To nie jest komunia, kiedy niektórzy rozumieją, nie jest jakiś zabobon. A więc co tutaj jest? Jakie to ma znaczenie dla nas Polaków? Ta nasza tradycja nie ma w żadnym kraju na świecie tej tradycji. Ten chleb to znak miłości.